Cześć, z tej strony Chiny to lubię. W dzisiejszym odcinku... Niedawno był Międzynarodowy Dzień Misia, a najlepszym misiem jest panda. To lekko niezdarne zwierzątko wywołuje uśmiech u każdego człowieka. No chyba, że jesteś nieczułym draniem. Te rozkoszne zwierzątka żyją na wolności jedynie w Chinach. I Chińczycy właśnie mówią na niej misie kotki. Nic więc dziwnego, że podczas olimpiady letniej w Pekinie w 2008 roku jedną z pięciu maskotek właśnie była panda. W wysokogórskich lasach, w zaroślach bambusowych znajdziecie pandy. No, prawdopodobnie byście mogli tam znaleźć, ponieważ są to bardzo płochliwe zwierzęta i tak naprawdę najszybciej spotkać je można w rezerwatach, ale o tym za chwilę. Nasze czarno-białe misie są bardzo wyluzowane, nigdzie się nie śpieszą i potrafią jeść każdego dnia nawet do 16 godzin. Zdeklarowany wegetarianin. Tak w zasadzie można powiedzieć o pandzie, ponieważ należy do rodziny niedźwiedzi, a więc ma budowę przystosowaną właśnie do jedzenia mięsa, a mimo wszystko je rośliny. Z tego też powodu organizm zwierzęcia nie potrafi do końca poradzić sobie z dietą wegetariańską, właśnie dlatego je 16 godzin dziennie i właśnie dlatego robi, no muszę to powiedzieć, kilkadziesiąt razy dziennie kupę. Numerem jeden w menu pandy to oczywiście są pędy bambusa. Potrafi ich jeść nawet do 25 kg dziennie. I kolejna ciekawostka. Pandy posiadają dodatkowy palec w przednich łapach, coś a la fałszywy kciuk. Właśnie dzięki temu radzą sobie dużo lepiej tymi łapami niż niedźwiedzie. Mniej więcej działa to tak jak ludzka dłoń. Jeszcze do niedawna panda była zagrożona wyginięciem. Teraz mniej więcej żyje ich około 1000 do 2000. To wciąż jednak mało i musimy bardzo o nie dbać. Tak właśnie robią Chińczycy, którzy posiadają u siebie rezerwaty. Ten największy znajduje się w miejscowości Wolong. Jeżeli jednak w najbliższym czasie nie wybieracie się do Chin, a konkretnie właśnie w te miejsca, to zapraszam na strony internetowe. Tam 28 kamer codziennie pokazuje wam życie na żywo właśnie tych rozkosznych misiów. Same kamery zainstalowane są w centrum badawczym w Chengdu. Zanim jednak mamy tego dużego, czarno-białego misia, to najpierw musi się urodzić. Sama ciąża trwa od 3 do nawet 6 miesięcy i panda rodzi się malutka, różowiutka, w zasadzie bez włosów, no i ślepa. Zwierzę dorasta przez 2 lata, potrafi urosnąć nawet 900-krotnie i na końcu ważyć nawet 150 kg. To pewnie dlatego, że mleko pije 14 razy dziennie, a pędy bambusa zaczyna jeść już mniej więcej od 6 miesiąca życia. Co ciekawe, znaleziska archeologiczne mówią, że pandy już żyły 60 tysięcy lat temu, więc to naprawdę kawał czasu. Chiny nierozerwalnie łączą się z pandą. Nie bez powodu też mamy coś takiego jak dyplomację pand. Co to takiego? Już za czasów cesarstwa Chiny wręczały krajowi, z którym chciały bliżej współpracować, którego szanowały i niejako wynosiły do czołówki, jeżeli chodzi o relacje właśnie z państwem środka, wręczały pandy. To była taka wymiana, my wam dajemy pandy, a to znaczy, że jesteście dla nas bardzo ważni i bardzo bliscy. Chiny od tak nie wręczają pand, niejako dają je na wypożyczenie, czyli kraj, który dostąpił zaszczytu posiadania pand właśnie w swoim zoo, musi na nie płacić, musi się nimi opiekować. I to jest tylko do czasu, bo wciąż pandy należą do Chin. W Polsce takich misiów niestety nie mamy, więc zostaje nam oczywiście ta strona internetowa z kamerami. Zachęcam do sprawdzenia. I zachęcam również do oglądania kolejnego odcinka już w poniedziałek o 18. Mam nadzieję, że niektóre informacje były dla was zaskakujące, czyli panda to nie tylko kochany, lekko niezdarny miś, ale zwierzę, które jest wbrew pozorom wyjątkowe. Jest co prawda niedźwiedziem, ale ma cechy, które mocno je wyróżniają. Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem. Na razie.